Moglibyśmy zaśpiewać pieśń Uszczęśliwieni. Tylko czy my naprawdę tacy jesteśmy? Wiecie, to jest tak bardzo ważne, bo to jest naprawdę piękne, kiedy spojrzymy na naszego Pana, że On się nami nie brzydził. Kiedy Leszek tak mówił, że On się nami nie brzydził, tak sobie pomyślałem, co by było z dzieckiem, którego by się matka brzydziła? No karmiłaby je. No to są matki, które karmią dzieci i one wiedzą po prostu, co to jeszcze znaczy je nakarmić i jakie to karmienie jeszcze też ma konsekwencje, no, że dziecko zje i nie tylko zje. Ono też i wydala. A gdyby się brzydziła? Jaki czas byłby jeszcze tego dziecka na tej ziemi? Na pewno krótki, musiałoby umrzeć. Naprawdę dzięki Bogu, że dał nam kogoś, kto się nami nie brzydził. Przyszedł na tą ziemię, ja nieraz o tym tak myślałem, no przyszedł na tą ziemię, słuchał tego wszystkiego, no słyszał, miał uszy przecież takie same jak my. On nie miał zamkniętych uszu, on nie chodził z zatyczkami, nie miał stoperów. Chodził niestety i słyszał, co ludzie mówili, jak się zachowywali. Naprawdę on by mógł się brzydzić. On wie, z jakiego miejsca on przyszedł. Miejsca, gdzie nieustannie wychwalano Boga. Przyszedł w miejsce, gdzie się go nieustannie obrażało. Miejsce, można powiedzieć, gdzie no, lekceważyło się Boga. Mógł się brzydzić. Tak sobie myślałem, kiedy Leszek mówił, mógł się brzydzić. Dziękuję mu, że on się nie brzydził. Że on się nie brzydził po prostu mną, że po prostu wziął też moje grzechy, żebym ja nie musiał ponieść ich konsekwencji. Wiecie, niestety dzisiaj jest tak też, że to dzisiaj człowiek uznaje, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. Gdyby człowiek uznawał tak, jak Bóg uznaje, co jest grzechem, byłaby większa wdzięczność człowieka względem Boga. Naprawdę, byłaby większa wdzięczność człowieka względem Boga. Ale że to dzisiaj człowiek często, można powiedzieć, ma taki swój skoroszyk, który otwiera i mówi, no to jest grzechem, to jest grzechem. To uznaje, to uznaje, to uznaje. Tego nie uznaje, tego nie uznaje, tego nie uznaje, tego nie uznaje. Człowiek dzisiaj decyduje, naprawdę. Możemy w to wierzyć albo i nie wierzyć, ale to dzisiaj człowiek decyduje, co jest złe, a co nie jest złe. Lepiej dać Bogu tą możliwość, nie ograniczać Boga w tym, bo wtedy można naprawdę mieć wdzięczność wielką względem Boga. Kiedy człowiek oddaje to w ręce Boga, Boże, Ty decyduj, Ty mi pokazuj, co jest złe, a co jest dobre. I pomóż mi wybierać to, co jest dobre. Ale że to ludzie dzisiaj często właśnie robią, ludzie decydują, to niestety mamy to, co mamy. Pośród nas. Niestety mamy to, co mamy. Bo gdyby to Bóg mógł zrobić, gdyby Bóg mógł dotrzeć do człowieka i naprawdę przekonać, ale człowiek się nie daje przekonać, bo to człowiek chce decydować, wtedy jest problem. Ale naprawdę możemy się cieszyć tym, że mamy Jezusa Chrystusa. Mamy tego, który po prostu nawet gdy człowiek upadnie dzisiaj w grzech, on jest w stanie go podnieść, nie brzydzi się nim. Bo gdyby się brzydził, gdybyś upadł w grzech, gdybym ja upadł w grzech, gdybyśmy leżeli, tarzali się w grzechu, to musiałby być niestety nasz koniec. Koniec, musielibyśmy po prostu umrzeć. A On daje możliwość. Dzięki, naprawdę dzięki Mu za to, że On daje możliwość, że daje tą sposobność, żeby człowiek mógł opuścić miejsce zła, a wejść w miejsce cudownego dobra. Że On otworzył ku temu wszelkie sposobności. Tylko Mu się poddawać, bo tak jak to było czytane, aby sam sobie, On to dla siebie chce uczynić, dla swojej chwały. Jak dobrze go nie ograniczać w tym. Jak też dobrze nie myśleć po prostu, no skoro to on sam sobie, no to niech on to sobie robi, a ja idę swoją drogą.
No przecież on powiedział, ja będę miał do niego pretensje. Panie, tu jest słowo, które cię oskarża. Wiesz? Wiecie, naprawdę, człowiek jest w stanie coś takiego zrobić. Oskarżyć Pana, powiedzieć po prostu, Panie, ty powiedziałeś, ty tego nie zrobiłeś. A Pan może powiedzieć, wiecie, każdemu człowiekowi, a gdzie ty byłeś? Ja powiedziałem, że ja mam miejsce, w którym ja to zrobię z tobą, jeśli ty w tym miejscu będziesz. Ale jeśli ciebie w tym miejscu nie było, to jak mogłem to z tobą zrobić? Tak jak Leszek powiedział, po prostu człowiek, no jeśli wejdzie do łazienki, to jeszcze musi coś tam w tej łazience coś zrobić. No możemy, moglibyśmy powiedzieć, w łazience jest Pan. Jest ten troskliwy Pan, który mówi, ja cię chcę obmyć, oczyścić, pozwól mi. No ale człowiek do łazienki nie chce wejść. Czemu? Bo tak jak powiedziałem, człowiek nie widzi, że po prostu jest brud. On nie uznaje tego za brud. To jest normalne, przecież wszyscy tak dzisiaj chodzą. To jest normalne, przecież wszyscy tak dzisiaj wyglądają. Nie. Nie myśleć tą kategorią, bo to jest zła kategoria. Patrzeć na Pana naszego Jezusa Chrystusa. On jest rzeczywiście moim wzorem. On jest tym, na którego patrząc wiem po prostu, jaki muszę być. Do czego mam się rzeczywiście upodobnić dzięki Jego działaniu? Patrząc się na świat, to ja się nie muszę zmieniać. Naprawdę, wiecie, kiedy się patrzę na świat, to ja staję po prostu w komorze modlitwy jak faryzeusz i mówię, dziękuję Ci Boże, że ja nie jestem jak ci oto tam ludzie, moi sąsiedzi i tamci, nie muszę się zmieniać. Naprawdę jestem o wiele lepszy od nich. Bo nie palę, nie piję, nie przeklinam. Coś dobrego zrobię. Ale czy to Pan może powiedzieć? On tego niestety nie może powiedzieć. Inny człowiek w innej komorze staje i zrozumiał po prostu, że no, żył wbrew woli Pana. Bije się tą pierś. Ten wychodzi wysłuchany u Pana. Znamy te słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy On właśnie pokazywał to, że byli ludzie, którzy no, w samym sobie pokładali ufność. W sobie mieli swoją sprawiedliwość, ale nie patrzyli na Boga tak, jak Bóg chciał. Nie czynili tego, co Bóg naprawdę chciał. Dobrze nie być takim człowiekiem. Wiecie, chciałbym też takim czymś podzielić się ze słowa. Będzie to z Ewangelii Łukasza, żebyśmy my mogli pewien obraz zobaczyć i zobaczyć to, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Bo słuchając dzisiaj tutaj tego, co było już do tej pory powiedziane, naprawdę mam wielki przywilej. Mam potężny przywilej. Chcę no, sobie naprawdę cenić ten przywilej. Że mogę słyszeć coś wspaniałego, coś cudownego. Nie chcę puścić to mimo swoich uszu, ale chcę umieć to dzięki Duchowi Świętemu naprawdę zachować w swoim sercu. Chcę, bo nie chcę stanąć przed Jezusem Chrystusem, nie chcę stanąć przed Jego sądem, bo wiem, że muszę tam stanąć. A skoro wiem, że muszę tam stanąć, to chcę stanąć nie jak jest pokazane też w Biblii, gdzie jest mowa o ludziach, którzy lekceważyli to wszystko, co On dał, co On uczynił, co On mówił. W Ewangelii Łukasza chciałbym, żebyśmy przeczytali parę takich wersetów 11 rozdziału. Nasz Pan chodzi po tej ziemi. Ludzie mają wielki przywilej. W tym czasie naprawdę mają wielki przywilej w tym czasie. Mogą oglądać Bożego Syna. Mogą widzieć Go fizycznie.
Bożego Syna. Mogą oglądać to, jak On żył. Mogą widzieć każdy Jego dzień. Każdy Jego dzień. Wiecie, nawet uczniowie, kiedy chodzili z naszym Panem Jezusem Chrystusem, byli, można powiedzieć, w tej wspaniałej pozycji, że oni mogli widzieć każdy Jego dzień. Oni mogli przeanalizować każdy Jego dzień, jak On żył tu na tej ziemi, jak On postępował. Mieli naprawdę wielki przywilej. Ci ludzie też mieli ten przywilej, którzy gromadzili się przy naszym Panu Jezusie Chrystusie. Mogli oglądać cuda, które On czynił na ich oczach. Potężne Boże dzieła, które On wykonywał na ich oczach. Czy oni z tego skorzystali? Czy to w nich po prostu mogło uczynić to, co powinno było uczynić? Czy oni mieli otwarte swoje serce na to? Czy może właśnie nie? Czytamy tutaj w tym 11 rozdziale od 29 wersetu tak. A gdy się tłumy zbierały, zaczął mówić: pokolenie to jest pokoleniem złym. Znaku szuka, ale inny znak nie będzie mu dany, jak tylko znak Jonasza. Jak bowiem Jonas stał się znakiem dla Niniwczyków, tak będzie i Syn Człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowoduje ich potępienie, gdyż przybyła z krańców ziemi, aby słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj więcej niż Salomon. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza pokutowali. A oto tutaj więcej niż Jonasz. No my możemy powiedzieć w 100%, nawet więcej. Bez jakichkolwiek, można powiedzieć, ograniczeń, więcej niż Jonasz, niż Salomon, niż wszystko, co mogli oni słuchać z ust Jonasza, niż oni mogli słuchać z ust Salomona, mądrości, których mogła słuchać królowa Saby. Ponad więcej ci ludzie mieli przed swoimi oczami. Ponad więcej to wszystko mogło docierać do ich uszu. Dlaczego nie umieli z tego skorzystać? Dlaczego oni z tego rzeczywiście nie czerpali? Dlaczego nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy te tłumy się wokół Niego zaczęły gromadzić, używa względem tym tłumów, można powiedzieć, słów, które jeszcze też mogły odstrączyć od Niego? Bo niestety oni tacy byli. Jakie świadectwo nasz Pan Jezus Chrystus musiał wydać o tych ludziach? On mówi, pokolenie to jest pokoleniem złym. Lub też słowo to jest ród. Ród ten jest rodem złym. Czy oni mogli powiedzieć o sobie, no tak, ma rację. Prawdę mówi. Tak rzeczywiście jest. My tacy jesteśmy. My potrzebujemy Boga. My potrzebujemy, żeby Bóg się nami zajął. My potrzebujemy, żeby Bóg mógł uczynić w nas swoje dzieło, żeby Bóg mógł w nas wykształtować to, do czego On nas sobie wziął, nazywając nas swoim ludem. My potrzebujemy. Nie, tam takich słów nie słyszymy. Nie ma tam czegoś takiego, żeby tam wypływało to z tych ludzi, kiedy oni słyszą teraz te słowa. Pokolenie to jest pokoleniem złym. Nie ma. Nie ma patrzenia właśnie, można powiedzieć, w ten sposób. Tam jest całkowicie, zobaczcie, inne patrzenie. Gdybyśmy mogli zobaczyć proroków, którzy mówili też do tego ludu, do tego pokolenia, w którym oni żyli, kiedy oni mówili temu pokoleniu, co Bóg ma zamiar z nimi uczynić, czy to pokolenie mogło słuchać, czy to pokolenie mogło przyjąć, czy to pokolenie mogło ukorzyć się przed Bogiem? Zobaczcie, że oni się nie mogli ukorzyć przed Bogiem. Co ich tak zaślepiało, że oni nie potrafili się ukorzyć przed Bogiem? Wiecie, my wiele miejsc znajdujemy w Biblii, które też mówią właśnie o tym pokoleniu. Kiedy ono nam jest przedstawione, kiedy my możemy je widzieć.
jakie to rzeczywiście było pokolenie, które chodziło za naszym Panem Jezusem Chrystusem, które mogło słyszeć cudowne Boże dzieła, które On głosił. Widzimy Go, kiedy On jest przecież w Nazarecie, w swoim rodzinnym mieście, kiedy tam w synagodze mówi przecież takie piękne słowa, a oni poświadczają Mu tym cudownym słowom, które oni mogą słyszeć. Do czasu. Do czasu. Słuchali do momentu, kiedy im się podobało i poświadczali. Ale kiedy już to nie pasowało i ich ego, moglibyśmy powiedzieć, ich cielesności, to wiemy, że oni zawrzeli gniewem. Nie potrafili tak naprawdę słuchać. Ale naprawdę, możemy powiedzieć śmiało, oni słyszeli potężne słowa, wspaniałe słowa, które też były posłane do nich, ale oni ich nie mogli usłyszeć. My wiemy dlaczego, że też było napisane już niestety o tym właśnie pokoleniu. Było napisane o tym rodzie, możemy powiedzieć, że oni będą stale słuchać, będą stale patrzeć. I właśnie na nich się wypełniały słowa proroka Izajasza. Bo to pokolenie było złe, nasz Pan Jezus Chrystus powiedział. Bo to pokolenie nie chciało otworzyć swojego serca na to, co było do nich głoszone. Takie to było właśnie niestety pokolenie. Otwórzmy też Ewangelię Mateusza. Mógłbym powiedzieć, do czego zmierzam? Wiecie, do tego, żebyśmy my zobaczyli, jaki my jesteśmy pokoleniem. Co my otrzymujemy. My jesteśmy też, zobaczcie, jakimś pokoleniem. Tu, na tej ziemi. To było tamto pokolenie, które żyło w tym czasie, na tej ziemi. Mogło oglądać coś naprawdę wspaniałego. Kto z nas nie chciałby być przez jakiś choćby tylko czas? W tamtym czasie, dosłownie. I chodzić za naszym Panem Jezusem Chrystusem i patrzeć. Oto wskrzesił młodzieńca z Nain. Oto wskrzesił tą dziewczynkę. Oto uczynił to. Oto uczynił tych trędowatych. Uzdrowił tych trędowatych. To, byśmy chodzili pełni zachwytu. Ale czy my mamy mniej? Czy my możemy powiedzieć, że nam dzisiaj Bóg to na powiedzieć poskąpił? Nie, nam nie poskąpił. Możemy powiedzieć, my mamy jeszcze więcej. My mamy jeszcze więcej. Tak jak Leszek tutaj czytał, normalnie. Możemy zobaczyć, my mamy jeszcze więcej niż oni. Może my nie oglądamy fizycznych wskrzeszeń. Może my nie oglądamy fizycznie, można powiedzieć, takich uzdrowień. Ale możemy oglądać, można powiedzieć, coś wspaniałego. My też. Czy my sobie, zobaczcie, to dzisiaj cenimy jako pokolenie? Jak my do tego dzisiaj podchodzimy jako kolejne pokolenie? Co dzisiaj nasz Pan Jezus Chrystus musiałby powiedzieć o tym pokoleniu i o nas samych? Co On by mógł powiedzieć, jakie On musiałby dzisiaj złożyć świadectwo? Czy to świadectwo by się nam dzisiaj podobało? Im ono się mogło nie podobać. Oni mogli sobie różnie w swoim sercu pomyśleć. Co On wypowiada? On nas obraża. A za kogo On się uważa? Kimże On jest? Różnie mogli do tego podejść. A my? My jesteśmy właśnie dziś. W Ewangelii właśnie Mateusza, 11 też rozdziale tej Ewangelii. Tu znowuż możemy słuchać tych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, który znowuż mówi tak do ludzi Go słuchających. Wiecie, my nie wiemy, co kto z nich mógł wziąć, ale my rzeczywiście mamy świadomość, co my możemy wziąć, co my możemy zaczerpnąć, z czym my odejdziemy. Bo to jest bardzo ważne, z czym odejdziemy, co to w nas będzie mogło uczynić. To, co można powiedzieć, dzisiaj jest nam zwiastowane. Pan daje nam dzisiaj swój pokarm. Jak my do Niego podejdziemy, czy będziemy tak samo postępowali jak oni, czy podejdziemy tak jak oni, możemy to zrobić.
Wiemy, co niestety ich za to spotkało. A tutaj czytamy takie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa od 16 wersetu. Od 16 wersetu właśnie czytamy takie słowa. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest ono do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią: graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią: demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. A do kogo przyrównam to pokolenie? Zobaczcie, znowuż Pan do nich mówi, do nich. To się czytało dokładnie do nich, którzy w tym momencie mogli go otaczać, na oczach których mogło się dokonywać potężne Boże dzieła. Do nich, Pan mówi, do kogo ja was mogę przyrównać? On mi przyrównuje was jako do dzieci. I pokazuje im on dwie sytuacje. Przyszedł Jan i przyszedłem ja. Co wyście wzięli z tego, kiedy przyszedł Jan? Co wy bierzecie z tego, gdy jestem ja? Tam było pokazane właśnie im to, że oni, kiedy tu jest powiedziane, no graliśmy wam na flecie. Co zwiastował im Jan? Co ogłaszał im Jan? Do czego przygotowywał ich Jan? Co oni z tym zrobili? Pan im pokazuje. Nie tańczyliście. Czyli oto zostało dla was coś posłane wspaniałego. Zamiast się cieszyć, radować, nie przyjęliście tego. Graliśmy wam pieśni żałobne, nie płakaliście. Wiecie, to jest taki straszny obraz pokolenia, które można zobaczyć, pokolenia, które jest w pewnym sensie już twarde, że do niego trudno z czymkolwiek dotrzeć. A niekiedy płyną na powiedź radosne dźwięki, a niekiedy płyną żałobne dźwięki. Ono jest zasklepione, zamknięte. Taki, zobaczcie, niestety możemy zobaczyć obraz, który pokazuje nasz Pan Jezus Chrystus, tego pokolenia. Wiecie, my naprawdę możemy zobaczyć, jaki jest obraz dzisiejszego pokolenia. Jaki on jest. W liście do Filipian, w tym drugim rozdziale, Leszek czytał to, już ja nie będę tego czytał, też miałem sobie to akurat zaznaczone. Ten 15 werset, tam jest powiedziane: spośród rodu złego, tak? Spośród rodu złego. Wy macie świecić jako światła pośród tego rodu złego. Do kogo znowuż tutaj Paweł kieruje słowa? O jakim rodzie Paweł mówi, albo o jakim pokoleniu? Pośród pokolenia złego. My żyjemy w pokoleniu, możemy powiedzieć, pośród całego tego rodu ziemskiego. My żyjemy. I tak samo Paweł pokazuje tam Filipianom, mówi: Filipianie, macie być tacy, macie świecić pośród tego rodu złego, a nie dołączać do rodu złego. Dzisiaj jest tendencja, niestety, ale do dołączania. Odwrotna tendencja. Naprawdę całkowicie odwrotna tendencja jest. Jeszcze jeden taki fragment z Dziejów Apostolskich. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Jeden werset tylko sobie przeczytamy, kiedy to Piotr głosi
Potężne, możemy powiedzieć, naprawdę słowa, taki prosty rybak, a potężne słowa kieruje on do ludzi, ludzi wstrząśniętych, dotkniętych głęboko. I co im Piotr radzi? Jaka porada płynie, na powiedz, z ust Piotra? Możemy powiedzieć, Bóg daje tą poradę tym ludziom. Naprawdę, Bóg daje im poradę, żeby oni coś zrobili. Oni się pytają, co mamy zrobić? Co my mamy zrobić? A tutaj Piotr w końcu mówi tak, 38 werset, a Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do tych wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg w nasz powoła. On mówi, ratujcie się spośród tego wszystkiego. Dajcie się ochrzcić. Trzymajcie się Boga. Też jest powiedziane po prostu o tym rodzie złym. Ratujcie się dalej właśnie, jeszcze tylko tę końcówkę przeczytam, tego 40. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. On mówi, zobaczcie, do Żydów. Lub jak to woli, do Hebrajczyków. On mówi do nich, Piotr, mówi, ratujcie się, dajcie się ochrzcić. On mówi, co mamy zrobić? Dajcie się ochrzcić. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa przyjmijcie odpuszczenie grzechów. Ratujcie się. Czy wzięli sobie to do serca? Nie wiemy. Ilu sobie to wzięło do końca do serca? Wiecie, nie tylko na początku. Nie tylko na początku, żeby człowiek się zaczął ratować, a potem mimo wszystko zaczyna patrzeć, mówi, to chyba nie do końca tak jest. No to chyba nie do końca jest złe. To chyba nawet jest dobre. Z tym da się żyć. To się raczej Bogu też powinno podobać. Człowiek może dojść naprawdę do takiego wniosku pod wpływem kogoś, kto chce, żeby człowiek zaczął tak z powrotem myśleć. I już nie ratował się spośród pokolenia złego i przewrotnego. Czy my dzisiaj, zobaczcie, nie żyjemy czasami pośród pokolenia złego i przewrotnego? Pokolenia, można powiedzieć, które może mówić o Chrystusie i to nawet pięknie mówić o Chrystusie, ale nie chce się poddawać Chrystusowi. Nie chcę żyć zgodnie z tym, co mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Jakim my, zobaczcie, naprawdę jesteśmy pokoleniem? To jest tak bardzo ważne sobie zadać pytanie to przed Bogiem. Boże, w jakim pokoleniu żyję? Jakim ja jestem częścią, tą częścią tego pokolenia? Jaką częścią tego pokolenia jestem? Czy jestem tą częścią, która się ratuje? Która, można powiedzieć, trzyma się tego, co ty mówisz, która jest wdzięczna za to? Która sobie to ceni? Bo naprawdę dzisiaj było, słyszeliśmy piękne słowa. Ale czy my to docenimy? Czy to będzie mogło w nas uczynić to, z czym Bóg to posłał? Czy może w końcu do nas dojdzie to i ten głos Pana mówi, przyrównam cię do pokolenia złego, które szuka, ale nie może znaleźć. Może tak nawet sobie możemy powiedzieć, które szuka, ale nie może znaleźć, bo nie chce znaleźć. Bo mu jest wygodnie, można powiedzieć, w tym, w czym jest. Bo to nawet jest przyjemne. Możemy powiedzieć bynajmniej sobie śmiało, że przyszło nam żyć w bardzo złym pokoleniu. Wcześniejsze pokolenia nie zaprzeczały istnienia Boga, tak jak dzisiejsze pokolenie zaprzecza istnienie Boga. Wcześniejsze pokolenia miały choćby swoją religijną bojaźń względem Boga. Dzisiejsze pokolenie, w którym my żyjemy, ono nie ma jakiejkolwiek prawie już bojaźni względem Boga. Takim możemy żyć pokoleniu, ale dołączać do tego pokolenia, to by było dla nas tragedią. Pan wydał świadectwo. My chcielibyśmy zobaczyć właśnie dzisiaj świadectwo, jakie jest w nas. Jakie jest naprawdę w nas. Tak jak powiedziałem, bo na mnie tak jak do mnie to głęboko dotarło w tym momencie, jak ja sobie cenię Chryste, to wszystko, co Ty dla mnie uczyniłeś, co Ty do mnie powiedziałeś, jak ja sobie to cenię.
Bo czytając o nich, to ja wiem, jak oni sobie to cenili. Nie muszę być po prostu teologiem czy kimkolwiek, można powiedzieć, wysoko uczonym, żeby widzieć, jak oni sobie to cenili. Oni sobie to wszystko zlekceważyli. Za nic sobie to poczytali. Mieli swoją religię, mieli swoją sprawiedliwość, mieli swoje uczynki. Im to wystarczało. Zbędny był dla nich ten Chrystus. Dzisiaj niestety dla wielu ludzi, wiecie, Chrystus jest kimś zbędnym. Oni sobie bardzo dobrze bez Niego poradzą. No jest, bo jest, ale oni sobie z Niego poradzą. Nie mówią tego oczywiście, ale swoim życiem pokazują, my sobie poradzimy. Damy radę sobie bez Chrystusa. Nie potrzebujemy, żeby po prostu coś, ktoś nas tam oczyszczał. My się sami oczyścimy. Tragedia. Tragedia dla człowieka. Ja chcę, żeby mnie Chrystus oczyszczał. Ja wiem, że ja Go bardzo potrzebuję, żeby bez Niego naprawdę, wiecie, to żeby nie urazić kogoś, kto może ma jakieś kalectwo, ale jestem no strasznym kaleką. Bez Chrystusa jestem kaleką. Ślepy, głuchy, bez rąk, bez nóg. Ani sobie cokolwiek pomóc tak naprawdę, ani gdziekolwiek pójść, ani cokolwiek zobaczyć, ani cokolwiek usłyszeć. Totalny kaleka, bez Chrystusa. Ale ja Mu dziękuję, że On jest, że nie muszę być kaleką. I nie chcę być duchowym kaleką. Chcę być duchowy dzięki Chrystusowi sprawnym. Naprawdę sprawnym i czerpać z tego i być Mu wdzięcznym za to, że On jest i że to wszystko jest dla mnie. Że mogę dążyć do doskonałości. Nie chcę się karmić czymś fałszywymi naukami, jak ludzie się lubią karmić, że kochany Pan Bóg, kiedy mnie przeniesie do wieczności z sobą, tam mnie uczyni doskonałym. Tam nikogo Bóg nie będzie czynił doskonałym. Tam wejdą doskonali. Ale ludzie lubią się karmić fałszem. Tam kochany Pan Bóg mnie uczyni doskonałym. Nie uczyni. Nikogo naprawdę nie uczyni Bóg tam doskonałym. Bo tak mówi Boże Słowo. Paweł mówi, aby stawić człowieka przed Bogiem doskonałym. Po to my pracujemy, mówi Paweł. Po to właśnie, aby tam go stawić, żeby człowiek tam stanął jako doskonały. Jeśli człowiek się chce oszukiwać, my nie mamy na to wpływu. Ale my nie pozwólmy się rzeczywiście w czymkolwiek oszukiwać. Ale bądźmy Bogu wdzięczni, że Bóg powiedział, posłałem mojego Syna, aby was uczynić doskonałymi. Cenicie sobie to. Abyście mogli stanąć przede mną jako doskonali. I jako doskonali mogli ze mną dzielić całą wieczność. Naprawdę chwała Bogu za to, że nas mogło to spotkać. Nas, dzisiaj żyjące pokolenie. Ale jakie świadectwo pozostanie po nas, to my też na to pracujemy. Zobaczcie, oni pracowali w zły sposób i my czytamy świadectwo. Pokolenie złe, przewrotne. Tak niestety czytamy o nich. Tak o nich powiedział Pan. A do czego przyrównam to pokolenie? Zatwardziałe. Tak jest niestety tam pokazane. Piotr mówi zaś, wy ratujcie się spośród tego pokolenia znowuż, złego i przewrotnego. Paweł pisząc do Filipian, znowuż używa słowa. Takie są pokolenia, ale w tych pokoleniach są ci, którzy niż nie należą do struktury tego pokolenia. I my też nie chcielibyśmy należeć do struktury tego złego, przewrotnego pokolenia, które też niestety dzisiaj jest. Ale dzięki Bogu, że jest Jezus Chrystus, nasz Pan. Amen.